Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o wkrętakach. Zapraszam na film. Można powiedzieć, że kości zostały rzucone albo bierki, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj chciałbym z Wami poruszyć temat, który wydawałoby się, można byłoby powiedzieć, jest banalny i chyba każdy powinien o nim wiedzieć. Aczkolwiek ostatnio pojawiło się kilka takich filmów, które pokazały, że jednak chyba nie. Druga sprawa jest taka, że temat ten męczył mnie dość długo i zastanawiałem się, zrobię film na ten temat. Potem mówię, nie, no przecież to jest oczywiste, kogo będzie interesować to, czy to jest PH czy PZ. A dzisiaj z Wami chciałbym troszeczkę bardziej zgłębić ten temat, czym to się czymś w ogóle różni, czyli o rodzajach śrubokrętów, krętaków, bitów, jak zwał, tak zwał. I zaczynając tak na dobrą sprawę od tego właśnie odwiecznego problemu, chyba że dla Ciebie to nie jest problem i zawsze używasz krzyżaka. Jak używasz zawsze krzyżaka? Podziel się tym hasłem w komentarzu. Być może odkryłem dla Ciebie Amerykę. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tak zwane krzyżaki, czyli tak zwane krzyżaki, odróżniamy w nich przynajmniej dwa, a przynajmniej dwa najbardziej popularne są na rynku, bo tych krzyżaków jest o wiele więcej. I tu należałoby się odnieść do artykułu na Wikipedii, ale nie tej polskojęzycznej, tylko tej angielskojęzycznej, gdzie tych krzyżaków jest przynajmniej chyba ze 20 różnych. Ale zaczynając chronologicznie od tego pierwszego, który pojawił się tak na dobrą sprawę na rynku, czyli tego właśnie, PH. I to PH, powiem Wam, że pochodzi od słowa Philips, ale od takiego Philips pisanego przez dwa ly. Nie mylić z tym Philipsem, od którego generalnie właśnie stoicie i prasujecie swoją koszulkę, czyli na przykład od żelazka. Historia takiego właśnie krzyżaka rodu Philips sięga aż 1936 roku, kiedy to jeden pan wymyślił to i sprzedał drugiemu, co się nazywał Philips, i ten drugi Philips otworzył firmę i opatentował właśnie taki kształt wkrętaka. Generalnie te wkrętaki, wszystkie krzyżakowe, powstały wtedy, kiedy produkcja była coraz bardziej automatyzowana. Więc potrzeba było wymyślić taką końcówkę, która w momencie, kiedy automatycznie gdzieś tam próbujemy coś wkręcać, będzie pasowała w łatwiejszy sposób, aniżeli taki zwykły, prosty wkrętak. I wtedy powstał właśnie taki patent i ten patent był ważny aż do 1966 roku. Przez 30 lat ten człowiek na wymyśleniu otworu we wkręcie robił kasę. Potem, z racji tego, że niestety Philips, czyli to złącze PH, które nadmiennie jeszcze występuje w rozmiarach od 4.0, czyli PH 4.0, Wy pewnie najczęściej znacie i spotykacie się z takim PH0, choć pewnie nie, bo te PH0 są już dość precyzyjnej roboty. Najczęściej spotykane w takim życiu codziennym, warsztatowym, to od PH1 do PH3, a kończą się te wkrętaki w ogóle na rozmiarze 4. No i tutaj właśnie, jak już skończyliśmy erę PH, która tak na dobrą sprawę trwa do dzisiaj, powstała potrzeba, po pierwsze, zaspokojenia problemu, z którym to złącze się boryka. Ponieważ wkrętak PH ma tendencję do wyskakiwania z gniazda przy przełożeniu większego momentu obrotowego. No i ktoś inny w 1962, gdzieś w latach 60. w każdym razie ubiegłego wieku, wymyślił złącze, które się nazywa Posidrif. I tutaj bardzo często osobiście sam robiłem ten błąd, dopóki nie zacząłem zgłębiać tematu. Wydawało mi się, że nazywa się to Posidrive, a nie jest to drive, tak jak screwdrive. Screwdrive to generalnie z angielskiego właśnie śrubokręt, tylko jest to Posidrif, czyli tam E na końcu już nie ma. Czym się różni PH od PZ? Różni się kształtem, jedno do drugiego nie pasuje. Druga sprawa, najważniejsza, jeżeli chodzi o udoskonalenia, jakie powstały w przypadku śrubokręta, końcówki PZ, to to, że
normalnego krzyża powstały jeszcze dodatkowe listki obrócone o 45 stopni w stosunku do tego głównego krzyża. Jak poszukacie trochę w literaturze, to znajdziecie jeszcze coś takiego jak supadrif. I supadrif to jest prawie taka sama końcówka jak PZ, ale ma tylko jeden obrócony o 45 stopni zestaw dodatkowych nacięć. I co to spowodowało? Spowodowało to to, że w przypadku złączy PZ2, czy PZ2, PZ2 to oczywiście ten, który najczęściej stosuję, bo najwięcej wkrętów na to mam. W przypadku PZ-ów możemy po pierwsze przyłożyć większą siłę, a poza tym to złącze, ze względu na dodanie tych dodatkowych listków oprostuniętych o 45 stopni, powoduje, że ma mniejszą tendencję do wyskakiwania. Teraz taki mały teścik. Spróbujemy wziąć sobie wkręty. Tu akurat mam właśnie z końcówką PH takie małe wkręty. Jak założymy wkręt PH na śrubokręt PH, to jak widać, to prawie nie chce wypaść. Jakbyśmy założyli tego samego wkręta PH na złącze PZ, to ono praktycznie w ogóle nie chce działać. I teraz, jak pewne wiecie, często gęsto, no niestety, te bity zaczynają się obracać. Jak zaczynają się obracać, to po pierwsze musicie sobie sprawdzić, czy właściwego bita używacie do takiego wkręta. Często gęsto, a ponieważ oglądacie filmy w internecie, więc założę, że i również wy trafiliście na takie filmy, które pokazują różne tooltipy i takie lifehacki a propos właśnie wkręcania, wykręcania śrub i w ogóle. No i często gęsto na tych właśnie filmach takich to właśnie clickbaitów pojawiają się wkręty PH, które są wykręcane bitem PZ albo w drugą stronę. I czy te wszystkie lifehacki byłyby potrzebne, jeżeli zastosowalibyśmy właściwy śrubokręt? Przypuszczam, że nie. Tutaj wziąłem akurat takiego trochę dłuższego wkręta. Jest to wkręt ze złączem PZ2. I jak widzicie właśnie w tej chwili na przebitkach, no te wkręty, jak się uprzemy, to spadną w końcu z tego wkrętaka. No ale tutaj mam właśnie ten długi wkręt PZ i ja go jestem w stanie włożyć na wkrętak PH, ale jak widać, on od razu spada, tak? Co nie dzieje się w momencie, kiedy używam właściwego wkrętaka PZ. Więc jednak używanie właściwego narzędzia ma znaczenie. I teraz tak, można byłoby się pokusić i zacząć zastanawiać. No tak, ale przecież ten wkrętak, to ja nim wszystko wkręcę, on pasuje do moich wszystkich śrub. No pewnie, że pasuje, ale przyznam szczerze, że nawet takie narzędzie również pasuje do główki tego wkręta. Bo przecież młotkiem też mogę zainstalować ten wkręt. Tylko, czy to jest właściwe narzędzie do tego, żeby wkręcić wkręta? Teraz jeszcze, żeby nie być za bardzo gołosłownym, mamy dwie końcówki, czyli PH2 i PZ2. I mamy wkręta. Wkręta PZ, wkręta PH. Może wezmę tej samej długości, żeby było łatwiej i prościej. Mamy wkręta PH i PZ. Jak widać, też PZ ma to zaletę, że która właśnie nie jest nawet końcówka magnetyczna, widać, że nie spada. W drugą stronę, proszę bardzo, to się w ogóle nie trzyma. Więc PZ2 w PH po prostu... No nie ma takiej możliwości, dlatego zoramy po prostu tą wkręta zaraz. Teraz mamy końcówkę PH2 i ona do wkręta PH2 pasuje idealnie, trzyma się. No spada łatwo, bo to nie jest jednak PZ, który ma trochę inną budowę. A te bity nie są magnetyczne, ten jest festulowy, więc jest troszkę dokładniejszy od tego zwyklaka. Ale PH2 jak widać pasuje do PZ-a, trochę ma, jest troszkę luźniejszy, ale pasuje, nie? Teraz założę na wkrętarkę bita PH2 i wkręcę w tej chwili wkręta nominalnego,
I właśnie ten przeskok to był ten minus PH2. Teraz wezmę wkręta PZ2 i też spróbuję go wkręcić. Teraz pamiętajcie, że ta końcówka jest magnetyczna, dlatego łatwiej się to trzyma, ale jak widać ten bit tutaj już trochę bardziej tańczy niż w przypadku tego wtedy, kiedy tu mamy matching, aczkolwiek te wkręty też są takie dupiate, ale dobra. Generalnie co do zasady to powinno siedzieć lepiej. Ale jak widać nawet nie wyskoczyło z tego PZ-a. Teraz założę końcówkę PZ2 i na dzień dobry wkręcę końcówkę nominalną, czyli PZ2 do PZ2. Jak widać siedzi to dość ładnie i teraz spróbujemy zrobić w drugą stronę, czyli PZ2 i PH2. No nie da rady. Musimy użyć narzędzia uniwersalnego. Kręcę go nominalną końcówką kawałek, tak żeby mi siedział jak trzeba. Szkoda bita, no ale spróbujmy. No i właśnie zrobiło się tre 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 tre. I końcówka zorana. W zestawach elektrycznych, bo jak widzicie moje wszystkie wkrętaki, ponieważ kiedyś trochę częściej zajmowałem się elektryką, i druga sprawa, że jak widzicie te końcówki są już dość wysłużone i pewnie należałoby je już u mnie wymienić, bo są jednak zorane, a jak są zorane, to w łatwiejszy sposób niszczą też śruby i wkręty, aczkolwiek jeżeli używamy właściwego rozmiaru, to zużycie tych wkrętaków następuje wolniej, bo nie przeskakujemy wewnątrz gniazda naszej śruby czy wkręta. I teraz tak, często gęsto dla tych właśnie a propos elektrycznych i montowania właśnie S-ów, popularnych S-ów, najczęściej spotykany rozmiar, który przynajmniej w takich tradycyjnych S-ach jest, gdzie dokręcamy z siłą, nie pamiętam jaka tutaj może być siła, czy jest gdzieś napisane z jaką siłą tutaj dokręcamy? Nie, ale na pewno gdzieś w instrukcji powinniśmy znaleźć, ile newtonometrów należałoby dołożyć do tego, żeby dokręcić taki zacisk. Jak przyjrzecie się i zobaczycie w środku, to w środku oprócz tego, że pasuje właśnie PZ, bo on siedzi tu bardzo dobrze, i taki wkręt nazywa się SL łamane przez PZ, na przykład 2. Taki jak pasuje tutaj i to jest tak zwany slotted, bo z angielskiego ten slotted, czyli slot, to jest po prostu wkrętak płaski. Idąc dalej, jeżeli chodzi o wymyślanie slotów, czyli gniazd w naszych śrubach, powstały kolejne takie, w których właśnie przyłożona siła może być jeszcze większa. Takim właśnie przykładem jest na przykład imbus, zwany też często w Polsce kluczem ampułowym. Rozmiary tych kluczy potrafią być naprawdę ogromne, bo z tego co dobrze pamiętam, jak szukałem informacji na temat imbusów, potrafią być imbusy rozmiaru 40, więc taki wielki potwór. Dalej idąc, oczywiście, następcą tego i kto używał imbusa kiedykolwiek, nawet w konfirmatach, to wie, że imbusy lubią się klinować w gniazdach. I właśnie po to, żeby uniknąć tego problemu, został wymyślony Torx. Torx, który jest troszkę właśnie modyfikacją złącza imbus, i przy okazji, w przypadku Torxa, możemy przyłożyć jeszcze większy moment obrotowy i jeszcze większą siłę. A co do Torxów, to jeszcze wiadomo, że pojawiły się różne modyfikacje torksów, które właśnie dodatkowo usprawniają samo to złącze i to gniazdo, ponieważ w przypadku torksa te wkręty lubią po prostu spadać, nawet jeżeli to gniazdo mamy rzeczywiście dopasowane. Dlatego pojawiły się jakieś RW20, SID20, AW20, nie TX, tylko TXW, czyli TX Wide jako szeroki, i wszystkie te rozwiązania są oparte właśnie na takiej gwiazdce, ale mają za zadanie spowodowanie, że to gniazdo jest bardziej klinowe
przez co wkręt założony na bita po prostu trzyma się lepiej. I teraz właśnie często gęsto zastanawiam się w zawieszkach, tych meblowych, o których możecie znaleźć film tutaj, wykorzystywane są głównie złącza gniazda PZD2. I może ktoś mi powie, dlaczego właśnie wykorzystywane są PZ2, a nie dlaczego Imbus czy Torx? Wtedy, kiedy moglibyśmy tą szafkę i tą zawieszkę w łatwiejszy sposób pociągnąć. Moje osobiste rozkminy i wytłumaczenie tego problemu to przede wszystkim to, że jeżeli chodzi o imbus, pomijając ten taki imbus właśnie, jak tutaj widzicie, z kuleczką na końcu, czyli wtedy, kiedy możemy go lekko zgiąć, to w przypadku Torxa nie ma już takiej możliwości. A jak wiecie, zawieszki często pojawiają się przy ściance i teraz w przypadku PZ-a jeszcze jakoś możemy prowadzić wkrętak bądź nawet bita w naszej wkrętarce trochę pod kątem. Natomiast w przypadku imbusa, zwłaszcza tego prostego, a w przypadku Torxa już w ogóle chyba takiej możliwości nie ma. Drugie wytłumaczenie wydaje mi się to takie, że te zawieszki najczęściej są plastikowe, a imbus czy PZ potrafią naprawdę sporo siły dołożyć. I ponieważ są plastikowe, pytanie, czy po prostu by się nie połamały, a ten moment maksymalny obrotowy, który możemy przyłożyć w przypadku PZ-a drugiego, powoduje, że zamiast zniszczyć zawieszkę, niszczymy po prostu śrubę i bita, mimo to, że jest dopasowany. Dziękuję za dzisiaj. Film dzisiaj trochę przegadany, trochę ciekawostek. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do sekcji komentarzy. Podziel się komentarzem. Jeżeli masz ochotę, zostaw subskrypcję. Na tym kanale pojawiają się właśnie treści o takiej tematyce meblarskiej, narzędziowej, trochę ogrodowej czasem. Jeżeli masz ochotę, zapraszam do subskrypcji. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia rychłego już za tydzień z nowym tematem. Także dzięki za dzisiaj. Do następnego. Miłej niedzieli. Cześć.